24 czerwiec 2020. Mili, czym się różni woda berglowa od wody poburzowej? To jest owszem woda poburzowa, ale razem z berglem, czyli razem ze ściekami. A za chwilę Wam przedstawię sprzed kilku dni wodę poburzową, wodę pościekową, aczkolwiek śmierdzi stamtąd, natomiast nie widać żadnych innych frakcji typowo, takich szmacianych, gumowych, petowych. A tutaj co chwila jakaś wielka szmata, prezerwatywa. Podpaski, patyczki do uszu, wszystko. O, i gówna. Także za chwilę puszczę Wam materiał pokazujący, co to jest woda poburzowa. Aczkolwiek ta woda jest taka, ona jest, ta woda jest dzisiaj, jest środa, ta woda jest z niedzieli. Albo soboty, albo z niedzieli, nie pamiętam, nieważne. Mili. A, i szczury wypływają jeszcze. Wiecie dlaczego? Bo jak sobie umierają szczury, to one sobie umierają na tych wyższych piętrach. I jak woda przychodzi wyższa, to ona po prostu zmywa, przybiera i zmywa z tych wyższych pięter nieżywe szczury. Mili, za chwilę pokażę wodę typowo poburzową. Natomiast po wodzie poburzowej będę chciał przeczytać pismo do kogoś. Niedziela, Polska, Warszawa, Śródmieście, 21 czerwiec 2020. Myślę, że jest to bardzo dobre miejsce właśnie, żeby przeczytać ten list. Dlaczego? Dlatego, że no czas skończyć, dość, powiedzmy dość trucia naszej przyrody, dość trucia Wisły, dość, a zresztą zobaczycie z list. Warszawa, 21 czerwiec 2020. Autor, adresat, prezydent Polski, pan Andrzej Duda. Szanowny panie prezydencie, nazywam się Piotr Kozłowski. Jestem Polakiem i katolikiem. Łączy nas również pasja wędkarska. Postanowiłem napisać do pana, ponieważ pan, jako wędkarz, z pewnością zrozumie wieloletni problem, z którym boryka się Polska, a pośrednio i moja osoba. Jest nim temat wolnej amerykanki na polskich wodach, w zasadzie w każdym województwie. Niepotrzebne melioracje, brak nadzoru nad wodami, kłusownictwo, naganne czyny wędkarzy, zaśmiecanie środowiska naturalnego i tym podobne. Kary za wyżej wymienione przestępstwa i wykroczenia są śmieszne, a odsetek udowodnionych przez służby tych czynów jest jeszcze śmieszniejszy. Bywa tak, że wędkarz, który zapomni wpisać w rejestrze połowów datę, otrzymuje karę wyższą jak kłusownik, złapany na gorącym uczynku z kilkusetmetrową siatką. Gangi powiązane z państwowymi instytucjami prężnie działają i śmieją się prosto w twarz służbom porządkowym, co mogliśmy obejrzeć w programie TVP. 1. Instytucje zobowiązane do pilnowania i przestrzegania porządku na polskich wodach w zasadzie tworzą papiery w swoich ciepłych biurach i wydają operaty, które nijak się mają do rzeczywistości. Ostatnim przykładem niech będzie pozwolenie na łowienie sumu w czasie tarła. Ostatniej naszej największej ryby w Polsce.
Wcześniej wymordowano jesiotry. Teraz przyszedł czas na sumy. Łowienie, czyli kłusowanie na tarliskach, to cykliczny i codzienny widok na naszych łowiskach. Bardzo często karami są pouczenia lub śmieszne mandaty po kilkaset złotych. Taki sam mandat jak za kłusownictwo otrzymał ponad 80-letni staruszek za to, że wyciął sobie z klona jesionolistnego podpórkę na wędkę. Nie pochwalam takiego zachowania, ale skoro staruszek otrzymuje karę, to jaką otrzymuje taką karę, to jaką karę powinien otrzymać kłusownik, który łowi ryby na tarlisku lub troluje w okręgach, gdzie jest ta forma łowienia zakazana. Podobnie jest z bezkarnością motocyklistów, krosowców i quadowców, którzy non-stop wjeżdżają na teren rezerwatów przyrody. W nawiasie, na przykład rezerwat Ławice Kiełpińskie, to ich Mekka. Płosząc ptactwo, jak również rozjeżdżając gnieżdżące się tam ptaki, pisklaki i gniazda, także z jajkami w czasie wylęgu. Proszę sobie wyobrazić, co będzie bardzo trudne, że zostałem pozwany do sądu cywilnego i karnego, kiedy to ujawniłem publicznie haniebne i bezprawne czyny dokonywane przez dwóch wędkarzy, którzy zostali nagrani podczas dokonywania tych niegodnych i nikczemnych czynów. Pikanterii dodaje nadto fakt, że nadal są oni członkami PZW. Nikogo nie zainteresowały te haniebne czyny, jedynie PSR, wskutek mojego bezpośredniego, upartego stanowiska, zainterweniowała. Mamy w Polsce zarejestrowanych ponad 600 tysięcy wędkarzy, a ludzi łowiących jest ponad milion. To wstyd, aby najsilniejsze gremium w Polsce nie posiadało decydującego głosu we własnych sprawach i musi prosić pana prezydenta o pomoc. Ale mur jest bardzo gruby, a odważni ludzie są karceni, piętnowani i potępiani. Zatem prosimy o pomoc. Panie prezydencie, tak się składa, że ma pan w swojej kancelarii wśród swoich podwładnych ludzi, którzy pasjonują się wędkarstwem, ale żaden z nich nie ma na tyle odwagi, aby powiedzieć panu, napisać do pana list, że stan polskiego środowiska i nadzór nad przestępcami, jak również nad nieetycznie postępującymi osobami, to dramat. Ja, nie znając pana, bezpośrednio właśnie to czynię. Głosowałem na pana w poprzednich wyborach. Obiecywał pan, że przestępcy i ludzie nieprawi będą rozliczani. W moim przypadku jest odwrotnie. To nie ja powinienem stać przed sądem, jeno sprawcy. Dziś na wiecach wyborczych mówi pan podobnie. Czy my, wędkarze i ludzie kochający przyrodę, możemy liczyć na pana wsparcie w zakresie tępienia zła nad naszymi polskimi wodami? Świętej pamięci John F. Fitzgerald Kennedy powiedział: nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie. Zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju. Tymi słowami pozdrawiam pana i życzę wszystkiego najlepszego w niedzielę 28 czerwca. Piotr Kozłowski. Takie pismo wysłałem do pana Andrzeja Dudy. Do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Czekam na odzew, czekam na wsparcie. My czekamy na odzew, czekamy na wsparcie, czekamy na pomoc. Dziękuję. Ale teraz jakie poszło? Wisła
królowa polskich wód, czy królowa polskich ścieków? Tym pytaniem kończę dzisiejszy odcinek. Do widzenia.